Hej, hej! Witam się z Wami recenzją książki Wdowa po lekarzu, Daniel Hurst. Książkę dostałam do recenzji od wspaniałego wydawnictwa Filia, a premiera była 11 września 2024. Jak widzicie, nie jest długa, więc naprawdę bardzo szybko się ją czyta. I powiem Wam, że ja też przeczytałam ją szybko z uwagi na to, że no mega byłam ciekawa tych dalszych losów postaci, bo wiecie, ja bardzo dobrze pamiętam Zbrodnię z części pierwszej, więc no byłam ciekawa, czy po prostu wdowa po lekarzu wciąż trzyma tutaj głowę na karku. No bo w części pierwszej jej losy skończyły się na tym, że pod koniec poznała pewnego mężczyznę, który wykazywał zainteresowanie jej osobą. No i teraz on sam przyznaje się, dlaczego zwrócił w ogóle na nią uwagę. Podając jej fałszywe dane, robi tutaj wszystko, żeby się do niej zbliżyć, naprawdę, nawet cieleśnie. Słodzi jej na każdym kroku, wypytuje o jej życie, komplementuje i pokazuje, że docenia ją jako kobietę. Robi to wszystko po to, żeby udowodnić, że jego przyjaciel i mąż jej jednocześnie nie zmarł z powodu przypadku. Słuchajcie, opisuje nam, jaka relacja ich ze sobą łączyła i jak wartościowym był też w ogóle dla niego człowiekiem. No, znając jego zwierzenia tuż przed śmiercią, on był pewien, że jego małżonka ma naprawdę bardzo dużo tajemnic. Zapoznając się ze wszystkimi sprawami, zdecydował, że nie spocznie, póki nie dowie się prawdy. No i w czasie, gdzie do głosu dochodzi wdowa, widzimy, że no jest dosyć ostrożna w kontaktach z innymi ludźmi. Schlebia jej zachowanie mężczyzna, którego poznała po śmierci męża. No, na pewno docenia jego starania i jest przekonana, że no raczej na niej mu zależy, ale hale. Mając też dostęp do wielkich pieniędzy zmarłego, kupuje sobie, co tylko zapragnie, łącznie z nowym domem i nie ma pojęcia, że wciąż jest obserwowana. Pomimo tego, że według niej jest ostrożna, dochodzi jednak do momentu, w którym no, zaczyna zapalać jej się czerwona lampka. Czy aby nie za późno? Czy w ogóle zdaje sobie sprawę, z kim zadarła? A on, czy zdaje sobie też sprawę, kim ona naprawdę jest? Słuchajcie, według mnie to jest naprawdę świetny thriller psychologiczny, który wciąga od pierwszej strony. No, autor, chcąc przypomnieć nam o części pierwszej, opisał też tutaj ogół na początku wersji właśnie jego przyjaciela, który jeszcze żyje. No i w ten sposób wiemy też, na czym się skończyło. Jednak jest to też takim no, trochę dużym spoilerem dla tych, którzy na przykład poprzedniej części nie czytali. Jesteśmy tu wtajemniczeni w zachowanie i myśli postaci, więc tak naprawdę wiemy, czego się obawiają, co takiego tutaj kombinują, a mają tego trochę. Pozycja, jak widzicie, jest dość krótka, więc no, można przeczytać ją spokojnie na raz. Autor zwrócił tutaj uwagę na to, że nie zawsze jesteśmy w stanie się upilnować i że prawdziwe emocje naprawdę trudno jest ukryć. Pokazał nam życie osób mściwych na różne sposoby. Niektórzy bowiem nigdy nie odpuszczają. A tam, gdzie są luksusy, szukają albo zysku, albo, wiecie, swojej sprawiedliwości. Nie rozumieją, że może być ktoś bardziej wyjątkowy od nich, mając na uwadze swój spryt. Robią się później troszkę mniej czujni na to, na co liczył właśnie ktoś inny. I czy zawsze los będzie im tutaj sprzyjał? Pytanie za 100 punktów. No nie zawsze. Czy wdepnięcie w odchody zawsze oznacza nieciekawy zapach? Powiem Wam, że no, coś tu się wydarzyło takiego, że po prostu nie mogłam się od niej oderwać. Ja naprawdę tak byłam tu nakręcona podczas czytania, bo wiecie, tu z jednej strony ona ma te swoje tajemnice, no bo my wiemy z części pierwszej, co ona tam nabroiła. I tu mamy mężczyznę, który no całkowicie zbliża się do niej tylko i wyłącznie po to, żeby wiecie, dowiedzieć się, wycisnąć z niej tą całą prawdę i czekać na tej potknięcia. No i w pewnym momencie, jak sobie leżą pięknie w łóżku, no coś się zaczyna dziać i ona mówi, czy dobrze zrobiłam? Więc powiem Wam, że to, co się dalej dzieje, jest no nie mniej fascynujące, niż zanim dojdziemy do tego momentu. Ja bardzo mocno ją polecam. No, pochłaniałam każde zdanie i tak naprawdę sama byłam też ciekawa, w którym momencie się potkną, kiedy powiedzą coś tam za dużo i przede wszystkim, kto pierwszy się wyda. Bardzo mi się podobała, dlatego bardzo Wam polecam, ale mówię, zacznijcie czytać od tomu pierwszego, bo no, tam macie cały ten zarys sytuacji. I tu, żeby wiedzieć, za co się mści i jak, mamy w takim tym początku właśnie z jego wersji tak drobne to wytłumaczenie, aczkolwiek no, wydaje mi się, że fajnie jest poznać część pierwszą, bo później jeszcze bardziej możemy się wsmakować w zemstę z części drugiej. Także ja książkę Wam polecam i się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.